Witam wszystkich serdecznie. Opowiem, jak założyć poprawnie pierścienie do silnika 139 FMB. Może ja to już mam założone, nie będę tego rozkładał, ponieważ nie będzie mi się chciało z tym mordować. Tu jak widać lecą dwa, jeden jest z tej strony pierścionek, drugi jest z tej, a po samym środku znajduje się tak jakby przeplatanka taka, no nie wiem jak to nazwać, no. Potem idzie cięższy pierścionek, potem grubszy. Tu nie ma akurat żadnych zabezpieczeń na to, ani nic. Na tym silniku można długo gadać, nic poza tym. No to robię pod siebie, ale nie wiem czy to zostanie, czy nie. Bardzo zobaczymy z projektu, jak będzie to pracować. Jeżeli będzie to co chcę, takie osiągi, ale z tego co się pytałem tego znajomego, mówi, że na 100%, że nie. Że na 90, przepraszam, tak to powiedział. Może na 90%, że nie będzie miał takich osiągów jak ja chcę, więc chyba go złożę i go sprzedam tylko i to będzie na ten moment. No i co tu jeszcze dużo mówić o nim, no. Pierścienie zakłada się, wpierw proponuję włożyć tą tu przeplatankę w ogóle, potem jeden pierścionek od tej strony, drugi od tej. I wtedy to się pięknie składa wszystko. A potem te dwa pierścionki. No co tu? Cylinderek jak widać jest nowy. 108 tym razem centymetrów sześciennych. Tamten był 107. Nie wiem czy pokazywałem, czy nie. Gdzie jest ten niebarena? O, tu jest. O, proszę. A tam właśnie ta blokada na tłok wyglądała. Tak już zryta była. Tu widać te ciemniejsze odcienie. To są po prostu już odcienie tego, że ona się do niczego więcej nie nadawa, tylko do wyrzucenia. No i co, postaram się, żeby robić te zdjęcia, jak na razie to mi zbytnio to nie wychodzi, za bardzo jesteśmy tą robotą zajęci, za bardzo to wszystko denerwuje nas wszystkich, można, a właśnie, jak będziecie zakładać tłok, on jest teraz, silnik jest do góry, jak widać, bo to jest rozrusznik, czyli rozrusznik jest na samej górze, to tym określeniem in widać, in musi iść do góry, nie przy dwusłowach, że była szczelka, czyli tą szczelkę przy dwusłowach to w ogóle była taka szczelka, że ona tak pokazywała, czyli w stronę wydechu, tu jest odwrotnie, to określenie in ma iść w stronę ssania. No, czyli do góry silnika. Nie odwrotnie, bo zrobić od razu cały silnik. To będzie dużo z tego. No i co? Tu mamy zabezpieczenie z jednej i z drugiej strony. I żeby te zabezpieczenia dobrze włożyć, bo inaczej to będą dupa z tego wszystkiego. Jak wam wyleci te atuleja, nie wiem jak to się nazywa, mniejsza z tym, no to wtedy będzie już z tego cała. Porysowałem cały cylinder, u mnie się on wcześniej się całkowicie się zakleszczył, więc nic więcej nie gadać. No i co tu jeszcze może być? To tu musicie tak to składać, żeby tam do środka, tam do wału dalej
nic się nie dostało. Bo tu już nie są silniki ometowskie, że je się po prostu połowi, poczyści się wał, można dalej je składać. I wtedy podobno będzie całe, trzeba tam użyć skarb, kupować nowe. Nie wiem ile to prawdy, ale z tego co mówił, to tak jest. No i w tym odcinku wszystko. Muszę sobie w ogóle kamerkę jakąś kupić i będę nagrywał. Jak coś, lajkujcie, łapka w górę albo w dół. Piszcie dużo komentarzy, bo to zachęca do nagrywania następnych blogów. Elo, trzymajcie się.